Siema, siema, luźny vlog dzisiaj. Ty pierw sprawdź, czy masz kasę. Wszystko i nic. Ale najważniejsze, że są dwa koła. I wolny dzień. Siemano. Muszę paliwa nalać, bo jest bardzo mało. Bloodshot red, damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror. Podobno burza ma u nas dzisiaj być, patrzcie jakie chmury. Może zdążę wyjeździć się przed burzą. Oby. Albo w samo centrum burzy wjadę, ja pierdzielę. No ale muszę nalać, no. Dobra, pojadę na skróty, bo... Kontrolka się już pali długo. A wiecie co? Powiem wam coś o sobie. Wiecie co, nie wiecie o tym, ale ja jestem alergikiem pokarmowym. Można z tym żyć, ale trzeba się przemęczyć swoje, żeby wiedzieć, co można jeść. Jak coś niedobrego zjem, no, to po prostu straszny ból głowy, nawet do 2 tygodni, jak gdyby odcina się praca żołądka. Czyli no, tragedia. Wszystko wokół śmierdzi. W moim przypadku, nie wiem czy ktoś z was takie coś ma, albo walczy z tym, w moim przypadku nie mogę w ogóle na biału, w ogóle. Słonecznika. Co jeszcze? Czosnku. No, czekajcie, czas stanąć. Nic za mną nie jechało, mogłem na koło wyrwać. Przegapiłem. Marchewki, pietruszki, pojemy. Margaryny, masła. Nie ma na to lekarstwa, niestety. Bardzo długo źle się czułem. Poszedłem do alergologa i wszystkie badania tam zrobili. Wszystkie, jakie są możliwe. No i generalnie jedna pani alergolog, taka mądra, powiedziała mi, że po prostu mój organizm tego nie toleruje i odcina. Siema. I odcina żołądek, żeby po prostu organizm tak walczy, chce to wyrzucić, nie może, zamyka się żołądek, nie wiem, coś tam tłumaczyła. Taka blokada. No i przez to ten mocny ból głowy, takie migreny silne. No i co, no musiałem sam dojść do tego, mówi, musi pan sobie sam wszystko
drogą prób i błędów. Bardzo długa droga. Czasami jeszcze się nabiorę, nie? Wystarczy kropelka mleka do kawy i już mam tydzień z głowy. No nie jest to takie straszne, ale ból głowy jest. No co, 9.5, nie? Ale... Ty pierw sprawdź, czy masz kasę. Czekaj. Moment. Czekaj. To by było. Mam. Udało się. No. Jak ktoś ma coś podobnego, to by chciał się więcej dowiedzieć o tej alergii, to zapraszam, piszcie w komentarzach, odpiszę. Mogę zrobić specjalny odcinek o tym. Za 4 dychy starczy. O, więcej nie wejdzie. No. Lepiej się jeździ, jak jest mniej paliwa w zbiorniku. Na kole. Dobra. Dzień dobry. Paliwo i ten zestaw papierosów. Zestaw jaki? Do widzenia. Panu. Miłej niedzieli. Dziękuję. Przyda się w pracy? Przyda się. Aha, no. No tak. Nocka, nie? Tak, nocka do 6. O jany. O jany. To słabo. Mamy radę. Dać radę. Dokładnie. No. Koniec maratonu. Koniec maratonu. Tak. To na razie. Do zobaczenia. Nara. Dotyczy on sportowców także na olimpiadach jakichś czy zawodach, tam gdzie dużo zawodników jest, to specjalnych kucharzy mają, specjalne diety każdy ma. Przyjedzie ktoś dzisiaj na Willy Boysów? Nigdy nic nie wiadomo. Dalej. Nie chcę wyprzedzić, nie? Wyprzedzaj. Ja chcę trochę gumy zrobić. Tak, bez spo.
to jakbyście chcieli, żebym poopowiadał więcej o tym, jaką drogą, jak to wyeliminować. Przede wszystkim jestem też uczulony na wszystkie wszystkie takie dodatki. Czyli jak chcę zjeść mięso, muszę kupić mięso, sam doprawić tymi przyprawami. Jedyne przyprawy, jakie mogę, to sól, pieprz. Bazylia jeszcze to wchodzi, czyli nie jest tak źle. I zioła prowansalskie, o, coś takiego. Cebula, spoko. Jedzie za mną i jedzie. I zagumować nie idzie. No i dzisiaj był straszny wypadek, kurde, motocyklista zderzył się przy wyprzedzaniu z motorowerzystą. Zginęli na miejscu, kurde, jeszcze trzeci motocykl brał w tym udział. Tragedia, podobno ten sezon motocyklowy jest najtragiczniejszy. Coraz więcej motocykli, coraz mniej to doświadczenie mają rajderzy. Mam nadzieję, że to z tyłu nie policja i nie wierzą mi prędkości. Średnia wyjdzie na pewno dobrze. Piękne chmury. Ale muszę wam powiedzieć, że utrzymać tak motocykl długo w pionie, no jest robota, no. Jest robota, mięśnie wszystkie pracują. Zwłaszcza na siedząco. Na kolanie jest łatwiej. To jakaś pompa idzie na pewno, nie? Tu z tej strony jest pięknie. A tu nieciekawie. Wiecie co? Kiedyś sobie tak sprawdziłem, nie? 155 wykręciłem tym brzykiem. No.
Dobra, zabijam, trzymajcie się, nara.